Jest to pierwszy filmik, który stawiam od jakiegoś czasu, ponieważ naprawdę nie działo się u mnie dobrze. Teraz zaczyna się robić trochę lepiej. Mam nadzieję, że wróci regularność. I chciałam was za to serdecznie przeprosić. O, wiem, że dużo osób na to czeka i naprawdę strasznie grzeje to moje serduszko. Dziękuję. Jestem naprawdę wdzięczna, że tak robicie mój kanał. To jest takie... totalnie. Teraz jedną pracę rzucam, więc zostanę tylko z jedną, więc będę miała więcej czasu. No dobra. Nie przedłużając. Lowki, kiski, foreverki. Miłego oglądania. Pa! Hej! Trochę mnie to nie było. Nawet długo mnie to nie było. Znaczy, jedyne co mogę powiedzieć, to przepraszam. Nie, serio, miałam tyle roboty, tyle wszystkiego, że dopiero ja spałam po 6 godzin dziennie. Do 6 godzin dziennie. Tak naprawdę nadal nie czuję się dobrze. Miałam bardzo duży mental breakdown. Bardzo duży mental breakdown. Ale już jest ciutka. Uznałam, że tam siedzi sterta lalek. Naprawdę siedzi sterta lalek. Ja już trochę zapomniałam, jak się nagrywa, więc jeżeli będą tu jakieś błędy, to I'm so sorry. Ale jak widzicie, jeszcze żyję. To nie było! Tak było blisko, żeby już żaden odcinek nie powstał. Ale jak widzicie, właśnie zaczynam nagrywać. Uznałam, że jestem w takiej dupie, że może jakaś lalka uzdrowi mnie jakoś mentalnie i fizycznie, więc zobaczymy. Jeżeli widzicie ten odcinek na kanale, w ogóle jeżeli go widzicie, to znaczy, że tak, lekko mnie uzdrowiła i wracam do życia. A więc dzisiaj, jak widać, było w miniaturce i w ogóle otwieramy sobie Frankie Black and White, tą taką najnowszą tutaj z tego nowego San Diego Comic Con. Ona została złapana przez moją kochaną psiapsiłę, dziękuję ci bardzo, bo ja nie zdążyłam jej kupić na dropie i myślałam, że mnie po prostu coś strzeli. Ale na szczęście jest u mnie, jej mama ją specjalnie otworzyła, zapakowała mi ją znowu, żeby mi ją dać, bo ona ją otworzyła, zapakowała ją ponownie, żeby mi ją dać. Dobrze, ponieważ chciałam tylko zobaczyć, czy wszystko jest z nią ok. Jedziemy. Więc jak możecie zobaczyć, jeszcze jej nie dotykałam, moje pierwsze views będą z wami. To tam nie ma folii? Ja nie chcę jej od razu widzieć, to zrobimy tak. Sieć. No to możecie napisać w komentarzu, co tam u was. Ja mam nadzieję, że rzeczywiście wrócę do życia i będę te odcinki normalnie postować. Dobra. Nie mogę jej tak odwrócić, ale nie mogę jej... Dobra, czekajcie. Piękne, tak jebie, jestem tak bardzo zakochana w tym całym tutaj arcie. Jest tak przecudowny, że się idzie skichać. O Jezu, ona mi zaczęła jeszcze mi uciekać, jak nie widziałam. Nie widziałam, jak... Ja już nie umiem mówić. Jebie, zobaczcie sobie, no art jest przecudowny. Ja mam nadzieję, że Lelka też tak będzie wyglądać i będziemy mogli dać jej trochę lepsze opinie niż to, co ostatnio mieliśmy z Drakulą, bo ja po prostu... Boki opakowania to nie jest nic niezwyczajnego. Nie patrz się. Jest coś takiego. O! Tutaj mam maluciańką Franię! Ja w ogóle jak Frankie nie lubię jako postaci. To trochę Mateusz mnie tam popycha w stronę tego, żeby ją bardziej polubić. Ale na tą Franię czekałam. Jak na żadną Franię tak nie czekałam. Nie, ale serio. Franka z trzeciej generacji nie ma szyi. No po prostu jej nie ma. Ale ta jest piękna, smukła, sexy, więc będziemy ją sobie otwierać. Dobra. Patrzymy na mordkę. Oczywiście, że jest krzywa. Tak jakby co innego mogłoby się stać? No co innego? I to był mój 13 powód. Mattel, macie mnie na sumieniu. No dobra, ale w ten sposób prezentuje się obwoluta. Tutaj mamy Franeczkę, która sobie ucieka na drugi bok. Zdejmijmy tą obwolutę. Schodzi jak masełko. Ale w ogóle pudełko samo... Jezus, jak on ma krzywy ten ryj! Pudełko samo w sobie jest ogólnie świetne. Bardzo mi się podoba. O Jezus, te arty! O mgy. Nie, ale pudełko jest świetne, jest bardzo wystawkowe, przepięknie będzie się prezentować na półce. Znaczy, mamy tutaj te zasmarkane, te klipsy, co mówiłam wam w odcinku ze zmierzchem. No i w sumie ostatnio odkryłam, że to w sumie nie jest takie niepotrzebne. To nie jest tylko po to, żeby wpuszczać tu kurz. To jest po to, żeby pudełko trzymać, żeby w ogóle Franka się nie majtała w tym pudełku, na tym kartonie. Więc to jest ok, ale z drugiej strony rzeczywiście tutaj będzie wpadać kurz.
Więc ja ewentualnie radziłabym przecierać tą lalkę, ewentualnie chociaż te górne te otworki zamknąć. Nie no, pudełko jest klasa. Klasa. Bardzo mi się podoba. Tu jest akurat 10 na 10 za design. Chociaż jest biedackie. To tak jakby to, że jest taka piękna tej gablotka. Super. Dobra, zobaczę sobie jeszcze szybko tył. Cudna jest. Cudna. Ja w ogóle zapomniałam, że mam tą zwykłą franię. O, muszę po nią pójść. Ona nie leży w praniu? A może i leży w praniu? O my god. Prania, nie leż w praniu! Prania, kici, kici! Okej, okay, Franka leży w praniu, nie pokażę wam jej. Chociaż ta moja kolorowa też ma krzywy ryj, nic nie tracicie. Moje włosy. Znaczy ja wam powiem tak, ten kto zaprojektował tą Franki, tutaj prawdopodobnie jest gdzieś autor, autorka. Tak, Darko. DJ, nie wypowiem tego, ale tu się gdzieś wyświetli. Świetny design, to jest jeden z najlepszych rysunków Monster High. W ogóle jestem zakochana. Zakochana. Powinni mu dać podwyżkę, ucałować go po rączkach, wszystko po prostu. Dobra, otwórzmy sobie powoli, ale najbardziej przeraża mnie to, bo ja jakiś czas temu naszykowałam sobie rękawiczki, żeby ją specjalnie otworzyć, ale one mi gdzieś wyparowały, jak zwykle. Więc, no cóż, jedziemy na żywca, tak jakby trudno. Ponieważ od dotykania lalki, tego winilu na twarzy, od pH skóry odbarwiała się, robiła się granatowa. Podobnie, że w niektórych Draculach też był ten przypadek. Ktoś pokazywał na grupkach zagranicznych. Ale z drugiej strony, no trochę się boję, ale z drugiej strony, no, trudno już. Naprawdę bardzo nie chce mi się szukać tych rękawiczek. Co będzie, to będzie. A kto umrze, ten umrze. Jakiś high security. A, to było, można cały czas od dołu otworzyć. O, fajnie. Oh my god, slay, mamy ją. No jednak nie mamy. Jakby nasza frania jest bardzo shy, ponieważ nie chce wyjść z pudełka i nie wiem, czym to jest spowodowane, a nie chce nic rozerwać. Okej, ona wychodzi bardzo mozolnie, jeżeli ją będziecie otwierać, dajcie jej chwilę, żebyście nie porwali tego wszystkiego. Tragedia. Slay. No dobrze, pokaż mi się tutaj. Test wąchania. Pachnie dziwnie, to nie jest coś bardzo, bardzo złego, ale to nie jest też nic dobrego, zapach jest okropny, ale musicie się naprawdę przybliżyć, żeby go poczuć. No nie jest najgorzej, ale najlepiej też nie jest. Okej, okay, stojaczek bardzo fajny. Tak, Niunia prezentuje się bez opakowania. Z tyłu mamy stojak, jest zwykły, przeźroczysty, z takim matowym trzymakiem. I cała podstawka jest taka srebrno, właśnie elektryczna, slay. Dobra, a więc tak, pierwsza tykańska, co jest bardzo ważne. Jest ciekawe, to są miękkie włosy jak na jakość Mattela, ale sztywne i nieprzyjemne jak na jakość MGA. Pewnie wiecie, o co mi chodzi. Teraz te dziubdziusie na pelerynce. Okej, okay, nie są takie złe. Ja w ogóle spodziewałam się czegoś o wiele gorszego. Spodziewałam się, że będą bardzo, bardzo sztywne, bardzo nieprzyjemne. Ale na skali nieprzyjemności to jest tak 3-4. Moje problemy sensoryczne nie dostają pierdolca, więc jest dobrze. Komiksik. Miał tutaj tak zapakowany, nie wiem, czy ja go mogę wyjąć. Ale sobie zaraz ją przy... W ogóle jakiś świetny plastik mają buty. Bo to jest taki silikonowy plastik. Tutaj jakościowe świetnie. Dobra, robimy przybliżenia i wszystko wam pokazuję. Dobra, jak możecie zobaczyć, buzia nie jest najgorsza, ale nie jest też najlepsza. To oko jest totalnie mniejsze i bardzo ucieka w lewą stronę. Ale usta przynajmniej są ładnie nadrukowane. W ogóle mega podoba mi się makijaż. To, że wszystko jest czarno-białe, tutaj mamy takie nutki koloru. No świetnie to wygląda. Tylko szkoda, że jest krzywa! Na samej górze możecie zobaczyć, że we włosach mamy taką koronę, taki headpiece po prostu. To jest dość przyjemny plastik, bardzo śliski w dotyku i bardzo dobrze odbija światło, więc akurat wygląda naprawdę reprezentatywnie. Włosy są zwykłe czarno-białe, nie, może ciutkę to jest białych, żółtych tonów, ale bym nie przesadzała. Mamy tutaj też
splecione srebrne nitki, które mają wzmagać połysk tych włosów. Sama buzia, gdyby nie to oko, byłaby naprawdę urocza, bardzo mi się podoba. Jest właśnie taka na pograniczu G1, G2. W uszach jako kolczyki mamy takie elektryzujące gwiazdy z jednej i z drugiej strony. Bardzo fajnie, że to akurat zgrywa się z tymi fifroczkami. Idąc dalej, tutaj mamy coś a la bodysuit. Znaczy tak, to jest bodysuit, bo to idzie tutaj nie jest, to jest jednoczęściowe. Z jakością? Znaczy powiem tak, z tekstury na pewno to jest bardzo sztuczne, śliskie, ale mamy tutaj coś a la taki snake skin, taka skórka węża, więc to trochę nadrabia, też fajnie odbija światło. W ogóle cały strój jest skoncentrowany na tym, żeby jak najbardziej walić po oczach i być właśnie takie elektryzujące, więc na razie utrzymali ten vibe. Podszewka jest dość brzydka, ale no to jest tak jakby w środku lalki, nie czepiajmy się. To sobie zamykamy, znowu mamy piękne ułożenie. Tu możecie sobie z bliska zobaczyć, jak zachowują się te fifroczki. One nie są aż takie sztywne, jakby się wydawało. Dobra, odkryjmy sobie tą rękę, to Wam pokażę. Tutaj możecie zobaczyć, że idzie taki srebrna kurteczka, na którą jest to wszystko naszyte, żeby to wszystko stało w miejscu. Dalej mamy normalnie rączkę, to jest zwykła artykulacja jak lalek w pierwszej generacji, czyli normalnie można to wyjąć, wpiąć, tutaj też przegubię. Frania ma malutkie rękawiczki z elektrycznymi gwiazdkami. Ja nie wiem dlaczego, ale przez chwilę wydawało mi się, że ma 6 palców, aż musiałam je policzyć. Nie wiem co mi się dzieje. Jezu, ale Cię potargałam, Matko Boska. Ale na drugiej ręce nie widzę żadnych bransoletek ani nic takiego, więc już tutaj sobie ominimy to. Dalej mamy pasek z tej samej lśniącej tkaniny, co tutaj. On jest taki, no po prostu, jest cieniutki jak papier, no i po prostu błyszczy. No nie będę się tutaj za bardzo rozwodzić, bo nie ma nad czym. Idziemy dalej, nóżki, snake skin i buciki. Buciki są ogólnie mega fajne, bardzo ładnie się prezentują. Zacznijmy sobie od koturny, to jest taki bardzo połyskujący, nawet widzicie odbicie mojego palca, bardzo połyskujący plastik. Tutaj mamy takiego małego pioruna. Idąc dalej, na samych butach mamy wzorki gwiazdek i piorunów i tutaj mamy taką elektryczną gwiazdę zrobioną z szwów. Same materiały użyte do butów wydaje mi się, że są lepsze niż do użyte w stroju lalki. Więc tak jakby, oczywiście Mattel poszedł jak zwykle w budżet na buty, zamiast w lalkę. Dziękujemy bardzo. Szczoteczka? Hej! Ale mam kinola! Szczotka prezentuje się w ten sposób, jest bardzo odbłyskowa, ale jest to normalny mold szczotki MH. I mamy taką tyciulką gazetkę, znaczy to jest pamiętnik Franki, tylko w pomniejszonej wersji i w czarno-białym wydaniu. Ja zaraz zobaczę, czy mogę go wyjąć, to Wam go pokażę z bliska, bo aż sama jestem ciekawa, co tam jest i co wie. Czy jest rzeczywiście taki malutki komiks, czy coś takiego, bo Wy wiecie, że ja nie oglądam recenzji, żeby sobie nie psuć recenzji do mnie na kanał. Mam, otworzyłam, z tyłu w ogóle okazuje się, że mamy tą samą zapowiedź, która jest w pamiętniku Franki. Tutaj mamy Catastrophe, więc ciekawe, czy będą się szykować, żeby zrobić po prostu następną lalkę, tylko zrobimy Toralei w tej wersji, więc... Tak, mamy malutki komiks! Jezu, jakie to jest śliczne, urocze! Ja mam dobry wzrok, ale to na tym szarym... Może bym przeczytała? I tried to explain about the experiment and... Jezus, ja już się robię stara, że nie mogę takich małych liter przeczytać. Ale no jest cudne. Jezu, totalnie bym sobie zrobił... Ja jestem jakaś upośledzona dzisiaj. Okazuje się, że tu jest jeszcze jedna kartka. Ja po prostu mi się skleiły i tego nie zauważyłam. Ale totalnie zrobiłam sobie z tego kolczyki. What do you think? Jak ja kocham takie pierdoły. W sumie to nie wiem, co jeszcze o niej powiedzieć. Lalka jest ogólnie bardzo fajna. Jeżeli udało się wam ją kupić na dropie bezpośrednio, to to jest fajny element w kolekcji. Ale osobiście nie wiem, czy kupiłabym ją poza dropem. Jakby szczególnie, że jej ceny teraz w ogóle wybijają w kosmos, co jest tragiczne. Jakby hatfu na skalperów. Ale ma mięciutkie rączki. Tak teraz ją dotknęłam jeszcze. Takie naprawdę mega przyjemne i giętkie. Jezu, ale nowa lalka to jednak nowa lalka. Jakby cały ten plastik jest taki cudowny. Dobra, przechodzimy do ostatecznej konkluzji, ponieważ mi zaczyna odbijać. No w sumie nie wiem, co mam o niej powiedzieć, ale tak jak wcześniej wspominałam, jeżeli kupiliście ją na dropie, super sprawa, totalnie mega fajny element kolekcji. Ja nie będę jej sprzedawać, bo mi się podoba, jest naprawdę zupełnie inna. Ale gdybym miała ją kupić od skalpera, albo wiecie, już za taką cenę, która jest teraz, no zastanowiłabym się tak przynajmniej z 3 razy. Przynajmniej z 3 razy. Chyba, że miała prostą mordkę. To wtedy bym się zastanowiła raz.
Ale tak to, no dajcie mi w komentarzach, co o niej sądzicie. Ja osobiście ocenię ją na takie, nie wiem na ile oceniłam Drakulę, nie pamiętam już. 8 na 10, ponieważ jako kolekcjonerska jest to lalka dość biedacka. Fajnie, że jest zupełnie inny pomysł, bardzo ładne pudełko. Pudełko jest takie jest, bardzo mi się podoba. Arty też mi się bardzo podobają. Sam koncept, mega cute. Dodatek, mega cute. Użyte materiały, no tu bym się kłóciła. Ale tak, to totalny slay. Więc dajcie proszę znać, co wy uważacie. Loki kiski foreverki, zostawcie dzwoneczek, zostawcie subskrypcję. I naprawdę mam szczerą nadzieję, że zobaczymy się w następnym tygodniu. Pa, buziaki! Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally